Jakub Krężewski z Parku Naukowo-Technologicznego jest y, dzisiaj moim i waszym gościem. Y, witam cię Jakubie. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać dzisiaj o y, druku 3D y, z okazji pikniku druku y, 3D, który w najbliższy piątek będzie miał miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym. Zanim jednak o pikniku, to o samym y, druku, bo to jest y, termin XXI wieku. On pojawił się w sumie całkiem niedawno w przestrzeni y, publicznej. Y, a więc, jakoby moje pierwsze pytanie, to y, cóż to takiego jest druk 3D i gdzie znajduje zastosowanie y, obecnie? Rzeczywiście o technologii druku 3D słyszymy ostatnio bardzo często, ale raptem możemy powiedzieć, że od kilku, może gdzieś do dziesięciu lat, kiedy to pojęcie weszło do szerszego użycia. Natomiast zastosowanie znajduje praktycznie we wszystkich branżach: od medycyny, poprzez budownictwo, tworzenie jakichś wyrobów przemysłowych, zootechnikę, także gama zastosowań jest olbrzymia. Pewnie część z państwa, część ze słuchaczy mogła usłyszeć, jak jakiś czas temu w weblągu wydrukowano model serca dziecka, na którym mhm. to miało przeprowadzić operację. Także możliwości są nieograniczone. My w parku w naszym parku naukowo-technologicznym w Ełku, również mieliśmy startup, który zajmował się drukowaniem podków tytanowych. Także Możliwości są olbrzymie. Yy, powiedziałeś, mieliśmy, to znaczy, że już nie ma. No tak. Zakończył z nami współpracę po prostu. Ale nie firma udało. sama działa, tak? Czy firma nie? sama działa, mhm. firma sama działa. Gdzieś poszli w jakąś inną stronę w tej chwili. W biznesie no też takie jest, że nie wszystko. Da się zrealizować w 100% zgodnie z przewidywaniami. A na czym polega właściwie druk 3D? Bo powinniśmy chyba wyjść z definicji druk 2D to jest coś, co drukujemy na kartce papieru i tak dalej, za pomocą druku 3D możemy wydrukować samą kartkę, prawda? I tak, jeszcze to tak. co na Możemy jest wydrukować opisane. bryłę, tak? Skomplikowaną mhm. bryłę. Niekoniecznie musi być to coś o kształcie zwykłego sześcianu. Czyli tak kilka ścian, proste, proste boki, może to być o obiekt o kształtach kompletnie abstrakcyjnych. Dowolny, bo wiem, że tutaj jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, to mówiłeś, że i czołg można nawet wydrukować w całości. W istocie, w tym roku podczas trzeciej edycji Pikniku będziemy drukować właśnie czołg. Z tym, że jest, to, nie, jest to, nie jest to zwykły czołg, bowiem będzie to czołg, który nosił nazwę Magda. Jest mhm. to czołg powstańców warszawskich, którzy zdobyli go w sierpniu 1944 roku na Niemcach. Nazwali go Magda i utworzyli pluton, pluton Pancerny, który brał udział w walkach. Czołgiem tym była niemiecka Pantera. My ten czołg drukujemy w skali 1 do 1. Także będzie to. A z czego? Z jakiego materiału? Tworzywo sztuczne. Współpracujemy z jednym z naszych e, byłych już lokatorów, ponieważ zakończył e, u nas trzyletni okres inkubacji. Zakończył go pozytywnie, obecnie działa już na własną rękę wełku. Jest producentem właśnie filamentu do drukarek 3D, bo tak się to nazywa. E, Moglibyśmy powiedzieć, przenosząc to na język druku 2D, tuż do drukarek 3D. O właśnie, bo wspomniałeś tutaj o maszynach, o tuszach. Na czym polega ten druk 3D? Jak wygląda w ogóle proces? Bo wiem, że do początku pierwszy krok to zawsze jest projekt jakiś, prawda? A potem jak działa ta maszyna? O tak, zapytam. Oczywiście. Najpierw jest praca informatyków i projektantów, którzy muszą przygotować projekt wydruku. Po czym Taką na... cyfrową makietę, tak? tak? cyfrową mhm. makietę, po czym projekt na zwykłym pendrive możemy podłączyć do e, drukarki 3D, do komputera, który podłączamy do drukarki 3D i e, drukarka sama jest w stanie sobie już przetworzyć, to podłączamy filament, który najczęściej jest w formie takich szpul i powiedzielibyśmy e, drucików, kabelków, mhm. e, które to pod wpływem temperatury ulegają przetopieniu i przetworzeniu już w e, obiekt. I tam odpowiednie ostrza oczywiście Fajne. to formują, y, formują ten kształt. Y, czyli tak, niezbędna jest maszyna, a maszyna y, zapewne tanie nie jest, jak wszystko co nowe i co wchodzi. To również zależy. Y, można kupić, znamy już wiele osób, również w Ełku, które mają swoje drukarki 3D na użytek domowy. Czyli coś takiego też już jest? Tak, to coś takiego też już jest. Oczywiście nie jest to drukarka, która kosztuje tyle, co zwykła drukarka atramentowa, czy, czy nawet laserowa y, do użytku domowego, ale, ale można, ale jest to już w zasięgu y, przeciętnego Kowalskiego. No ja podejrzewam, że to jakieś. 10 I lat, tak. 10, nawet, nawet mniej. To, to już będzie dostępne za, złotu, myślę, za przysłowiową złotówkę. Myślę, że tak. Myślę, że ta technologia upowszechnia się w takim tempie, że jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście są też bardzo drogie drukarki, a cena tych drukarek jest przede wszystkim uzależniona od y, materiału którym mogą one drukować, bo o tym też trzeba wspomnieć. Tutaj że... też rozmawialiśmy właśnie o tym, o, o, o tej maszynie, która drukuje w tytanie i ona tak. kosztuje ile? Dwa miliony euro? Tak. Około drukować można mm -hmm. praktycznie ze wszystkiego. Od y, tworzyw sztucznych poprzez y, celulozę, czyli drewno, na metalach różnych. To w takim razie, co stoi na przeszkodzie, aby drukarki 3D wyparły wszystkie inne możliwe narzędzia w tym momencie no, no z rynku, bo, bo, bo tak na, na, na zdrowy rozum mogłaby tak wyglądać. Myślę, że jedyną przeszkodą, ale to też jest kwestia czasu, żeby inżynierowie i twórcy tych urządzeń, aby, ją pokonali, aby pokonali tą przeszkodę, jest czas tego wydruku. Także to, jeszcze Bo to trwa. troszeczkę trwa, To tak? jeszcze trwa, mhm. ale myślę, że to też jest kwestia czasu, kiedy to uda I to, się... y, Czas trwania druku zależy od gabarytów y, drukowanego no, przedmiotu. Dokładnie, mhm. dokładnie. Jeśli chcemy wydrukować coś w wielkości czołgu, e, takiego jak nasz, nasza Magda, no to, to trochę trwa i ten czołg jest już drukowany od września ubiegłego roku. Ten u Was tutaj, tak? Tak. A tak, gdyby robić to nieprzerwanie około 11 dni, tak? Mówiłeś. E, to znaczy... Pierwszy, podczas pierwszego pikniku druku 3D, kiedy drukowaliśmy mm -hmm. wieże ciśnień w skali 1 do 21, to rzeczywiście trwało kilkanaście dni i drukowało to kilkanaście drukarek. Aha, to aż taki rozmach tak. tego przedsięwzięcia. Dobrze, to w takim razie, yy, cóż będziecie robić podczas tegorocznego yy, pikniku w najbliższy piątek? Tak jest. Zapraszamy o 18. Bo tutaj cza czasowo jest mocne ograniczenie od 10 do 18. Da się zrobić coś w tak krótkim czasie? E, oczywiście... Podczas tego pikniku będziemy prezentować ten wydruk 3D, tego czołgu. Tak jak już wynika z tego, co wcześniej powiedzieliśmy, nie da się w tym tak krótkim czasie ukończyć takiego dużego wydruku jak czołg typu Pantera. Tak więc zapraszamy na, do obejrzenia przykładowych wydruków z, z różnych materiałów mm -hmm. z metalu, z tworzyw sztucznych. Yy, które będziemy mogli obejrzeć w parku naukowo-technologicznym wełku. Będziemy mieli kilkanaście drukarek. Yy, także yy, spektrum, spektrum atrakcji będzie szerokie. Oprócz tego piknik druku 3D jest zawsze połączony z dniem otwartym naszego parku, a więc oferta naszych lokatorów firm, które u nas się inkubują, yy, w tym roku między innymi będzie yy, do obejrzenia, a także do skorzystania z niego skuter elektryczny także każdy kto do nas przyjdzie będzie mógł się tym skuterem przejechać od 10 do 18 to pewnie liczycie na obecność szkół przede wszystkim też i pewnie, pe, pewnie już tam wszystkie miejsca są zaklepane <grym> bo z tego co wiem to chyba młodzież za takimi nowinkami przypada i wizyta w parku to na pewno będzie wielka atrakcja dla każdego rzeczywiście, stykuje. chcemy żeby ta oferta trafiała do szkół chcemy zainteresować młodych ludzi nowymi technologiami Technologią druku 3D. Wiemy, że w ełckich szkołach jest ta technologia już znana, my już tą imprezę organizujemy trzeci rok. Wiemy, że szkoły Ełku mają też swoje drukarki, także myślę, że wpisujemy się całkiem dobrze w trend. Także przypomnijmy, jeszcze na zakończenie piknik Druku 3D w parku naukowo-technologicznym już w najbliższy piątek. Godzina godzinach od 10 do 18, a jeżeli nie jesteście uczniami którejś ze szkół, które zgłosiły swój akces do udziału, tak, oczywiście zapraszamy. Wstęp jest, rozumiem, wolny, jak tak? najbardziej. I tak. będzie można zobaczyć, z czym to się je, jak to wygląda, druk 3D, tak jak mówiłem, technologia przyszłości. A jeszcze na zakończenie cię zapytam, Jakubie, a park naukowo-technologiczny, skoro posiadacie taką bardziej profesjonalną drukarkę, to nie próbuję rozwijać jakiejś działalności usługowej w tym temacie, bo wielu osobom by się przydało. Rzeczywiście y, też spotykaliśmy się z takimi pytaniami w przyszłości. W tym roku, od tego roku mamy też Twoją drukarkę 3D. Być może, nie wykluczam, być może w przyszłości uruchomimy taką usługę. No to ja już się piszę w temacie, o którym rozmawialiśmy. <laughs> y, dziękuję bardzo za to dziękuję. spotkanie. Jakub Knyrzewski, organizator Pikniku Druku 3D w najbliższy piątek w Parku naukowo technologicznym w godzinach od 10 do 18 to wydarzenie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję.